Zapraszam do naszej szkoły. W czerwcu 2003 roku szkoła otrzymała imię Józefa Chełmońskiego. Święto patrona szkoły obchodzimy zawsze 19 marca. Szkolnej, historia powstania szkoły sięga roku 1924. Wówczas nauka w szkole odbywała się tylko w miesiącach zimowych, od listopada do kwietnia. Dzieci uczyły się wówczas czytać, pisać i rachować. Dzieje szkoły nie były proste. Trudne lata wojny szkoła przetrwała. Na przestrzeni lat zmieniali się dyrektorzy, nauczyciele, a także całkowicie zmieniał się gmach naszej szkoły. W chwili obecnej